Za chlebem, ale Polskę opuszczali także ludzie, którzy od władz dostawali wybór. Albo bilet w jedną stronę, albo więzienie i wykluczenie społeczne. Winicjusz Górecki do więzienia trafił po pół roku ukrywania się przed PRL-owską bezpieką. Tam przez 154 dni głodował. Potem zaczyna się robić ciemno w oczach i człowiek już się poręczy musi trzymać. Choć minęło prawie 30 lat, do dziś pamięta każde słowo z przesłuchań. To mówi, a ja bym was postawił wszystkich pod ścianą. Jego dziecko urodziło się w stanie wojennym. Dorastało, gdy ojciec odsiadywał wyrok 3 lat więzienia. Po wyjściu dostał paszport. Z prawem do jednorazowego przekroczenia granicy polskiej. Wyjechał do Kanady. Podobnie jak Jolanta Hoppe w grudniu 1981 roku była w ciąży. Wyrok 2 lata więzienia. Za wydrukowanie jednej ulotki. Jerzy Majcherczyk, podróżnik, odkrywca kanionu Kolka w Peru, miał więcej szczęścia. O stanie wojennym dowiedział się z gazet w Limie, w Peru. To było coś nieprawdopodobnego. Poczułem, że zapadamy się w taką czarną dziurę i faktycznie do Polski mogliśmy wrócić dopiero po 11 latach. W sumie z powodu stanu wojennego na emigracji znalazło się 15 000 osób związanych z opozycją. Wszędzie, gdzie się pojawiali, organizowali marsze, wiece, protesty z jednym hasłem – Solidarność. Był naprawdę zdumiewając taki odruch protestu i to dosłownie przeszedł przez cały świat. W miejscach, gdzie naprawdę wydawałoby się, że w ogóle nie słyszeli o Polsce. Na przykład w Peru. To jest, tak była Lima oplakatowana, prawda? Kilkunastotysięczny marsz Solidarności zorganizował tam Jerzy Majcherczyk z kolegami. Bardzo wielu polityków chciało przemawiać. Jeden tylko przemawiał, właśnie przemawiał Mario Vargas Llosa. Chodziło o to, żeby nie było tutaj jakichś podziałów na tych z lewej czy z prawej. Nam chodziło o to, żeby to był marsz wsparcia dla narodu polskiego. O tym, jak ważne było to wsparcie, przekonywał się w więzieniu Bogdan Lis. Dostawałem dziennie kilkaset listów. Był tylko nadawca, natomiast cała treść była zamazana. Bezpieka to zamazywała, a więc oni też wiedzieli, że to jest dla nas ważne i było ważne. Dowody Solidarności z całego świata można oglądać na wystawie plenerowej w Warszawie. Dla młodych osób to tylko historyczna ciekawostka. Dla Winicjusza Góreckiego, Jolanty Hoppe czy Jerzego Majcherczyka to wspomnienie, wciąż żywe, ale na szczęście z odległej przeszłości.